twoja marka jak gdyby jest znana ogólnie w Polsce, tak? Jak ty po prostu, wiesz, rozpatrujesz sobie tego typu miejsca? No bo grałeś na pewno w większych miastach, w większych klubach i tak dalej. Czy jak patrzysz na, wiesz, na z perspektywy no, tych większych miast tutaj na imprezę tego typu właśnie w Pudlu, w Słupsku chociażby? No to ja powiem wam tak, że macie tutaj skarb. To znaczy ja jestem pierwszy raz w Słupsku. Tak się złożyło. Jeżeli w Słupsku, w miejscu, w którym do teraz nie odbywały się imprezy, jest taki klub jak ten, który chce grać fajną muzykę, nie komercyjną, nie jakąś tam błyskotekę, którą gdzieś tam wszyscy latają i tak, wiesz, i będą słuchali Padziewia, to powinniście być dumni. I to, co jest fajnym zjawiskiem w Polsce w tej chwili, to że nie tylko i wyłącznie duże, naprawdę duże miasta, bo Słupsk nie jest małym miastem, to nie jest, wiesz, dziura zabita dechami, bo ja pochodzę z Nowego Sącza, które jest dużo mniejsze. No dokładnie, ale gra zapewne w większych miastach, aniżeli Słupsk. No tak, oczywiście, czy... ale to jak gdyby, wiesz. Ja po pierwsze bym się pozbył na waszym miejscu kompleksu małego miasta. Jest kompleks małego miasta, mają ludzie tutaj ja chociażby mówimy... Ja to często słyszę, wiesz, mniejszych miejscowościach niż, nie wiem, Warszawa, Poznań czy Wrocław. To nie oznacza, że to jest, wiesz, gorzej tak naprawdę. Natomiast wszędzie jest trudno tak naprawdę ludzi wyciągnąć z domu, zwłaszcza na muzykę niekomercyjną, bo jednak Polacy. Właściwie wszędzie na świecie jest mainstreamem, jest dlatego, że no, to się nazywa mainstreamem, dlatego tak. Też, nie? Jest, rządzi muzyka komercyjna, a zwłaszcza w Polsce ta undergroundowa jest doceniana z racji tego, że po pierwsze nie ma wsparcia mediów, nie oszukujmy się. No jakoś tak media specjalnie nie supportują tego, tej muzyki. Dwa, że no, jest mało wydarzeń spektakularnych, bo tak naprawdę jest Audio River, jedyny festiwal, który taką muzykę prezentuje. No jest Mayday, który ma już tam gdzieś tam powiedzmy swoją renomę i na tym się kończy. A reszta to już tak naprawdę są festiwale, które jednak są nastawione na komercję, a przez to się gdzieś tam nakręca powiedzmy ludzi później na klub. Bo to tak działa po prostu. Ktoś pójdzie na duży festiwal, odpali wrotki, wiesz, otworzy mu się kapsel, mówi, kurwa stary, po prostu mistrzostwo świata. Tak. I później zaczyna chodzić do klubu, bo ta muzyka mu się zaczyna podobać. Jeżeli nie ma takiego, wiesz, wsparcia, zarówno festiwalowego, jak i medialnego, jak i też, wiesz, no ta scena nasza tak się wykluwa już i dzieje się, jak się dzieje, no to, wiesz, no w tej chwili, wiesz, to wygląda tak, że takich miejsc jak to powstaje bardzo dużo w Polsce. No właśnie, to jest dobre zjawisko. Słupska, tak? Czy są tego typu miejsca, wiesz, w większych miastach są. W Polsce? Są większych i mniejszych. Na pewno to jest dobre zjawisko. Bardziej. Wiesz co, jest różnie. Są miejsca, które sobie radzą. Są miejsca, w których jest trudno ludzi do czegoś tam, powiedzmy, przyzwyczaić, pokazać im i tak dalej. Albo po prostu, wiesz, pokazać im inną drogę imprezowania niż tylko i wyłącznie, wiesz, dyskoteka, wyrywanie panienek i, wiesz, i chlanie do umarłego. Po prostu, no, wiesz, no... Ja zawsze powtarzam, to jest trochę smutne, ale my jesteśmy narodem biesiadnym, trochę jak Niemcy, wiesz, lubimy się lalajki, mamy śpiewanie. Mamy swoją tradycję, tak. Jak jest refren i zapamiętamy, to jest fajnie. Jak już jest, wiesz, muzyka bardziej skomplikowana, wymagająca od nas, no to już jest troszkę gorzej. No to jest tak samo, wiesz, analogią jest jazz, który, wiesz, w Polsce mamy jazzowych zajebistych artystów, ale jazz jest taki, powiedzmy, w Polsce na zasadzie, tak, słyszałem, ale, no, ale nic więcej nie wiem. No to z muzyką elektroniczną jest podobnie w Polsce, po prostu. No właśnie, bo wiesz, są jakieś takie stereotypy, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, tak, czyli większość osób, powiedzmy, może ją jak gdyby spłaszczać do, przepraszam, do tam nazwy techno, tak? Ale to jest bardzo, bardzo wszechstronna i jak gdyby bardzo ogólna nazwa, tak? Czyli w tej muzyce elektronicznej może się zazębiać różnego rodzaju wiele nurtów, tak? No, tak jest. Reprezentujesz jeden z tych nurtów, który nie jest mega popularny. Ja mówię zawsze otwarcie, ja gram techno i ja zawsze byłem tak naprawdę, wiesz... No tak, bo tylko kwestia, wiesz, definicji techno, wiadomo, dla laików techno to jest bum, 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 bum. Umówmy się, że tak naprawdę w Polsce od początku kiedyś pojawił zwrot techno, został on przypięty do dyskotek, w których po prostu grało się muzykę, wiesz, łupu-cupu. I tak troszeczkę to tak, wiesz, zostało skrzywione, bo ile, wiesz, gdzieś tam na świecie techno jest jakimś tam podnurtem, powiedzmy, muzyki elektronicznej, o tyle w Polsce techno się mówiło, że dobra, jest dyskoteka, są białe rękawiczki, gramy techno, bo wiesz... Manieczki chyba na jeden z najbardziej znanych klubów. I to skrzywienie, jak gdyby teraz gdzieś tam nam, cały czas pokutuje, że jest taka historia, że wiesz, że źle się kojarzy. Natomiast, wiesz, wydaje mi się, że ostatnie czasy pokazały, że ludzie już powoli, wiesz, zaczynają kumać, że wiesz, że techno to jest techno. Mają też świadomość. Muzyka dance'owa to jest muzyka dance'owa. Muzyka komercyjna to jest komercyjna. Wiesz, to już gdzieś tam, powiedzmy, zaczyna normalnie funkcjonować i ja uważam, że to jest dobre zjawisko. Tak jak mówię, bo wiesz, no, równie dobrze można powiedzieć, że techno to jest, wiesz, no Marcin Czubala, prawda? Bo to jest techno, jakby nie patrzył, prawda? Okej, okay, on gra teraz house, gra jakieś tam, powiedzmy, deepy i tak dalej, ale to wiesz, no to jest generalnie jakiś tam gatunek, który ja już bym teraz nie spłycał, wiesz, i nie robił czegoś takiego, że ludzie już myślą inaczej, wiesz, myślę, że zaczynamy być powoli wyedukowani, a przynajmniej ci, którzy chcą. No właśnie, to kwestia świadomości jak gdyby odbiorców, tak? Tak, wiedzą, to jest jak gdyby, wiesz, taki kołowrotek, który cały czas tutaj, wiesz, się powtarza, że jak nie ma tej informacji publicznej, czyli mediów, wsparcia mediów, no to jak gdyby, wiesz, ludzie, którzy mogliby się tym zajawić, pojmują to tylko i
wyłącznie na zasadzie, wiesz, pozorów, czy raczej takiego wierzchu góry. Na zasadzie takiego schematu stereotypu, okay, jakiegoś. Techno nie, bo to wiesz, tam kolega chodzi na dyskoteki, chodzi na WPCP-u, to jest techno. Nie, to mi nie odpowiada. Dlatego też wiesz, na przykład jak ktoś się mnie pyta w pociągu, wiesz, co robię i tak dalej, to mówię, tak, jestem DJ-em, ale gram muzykę elektroniczną. Bo jeżeli powiedziałbym, że gram techno, tak, to od razu by cię zaszufladkowali, tak. I to jest tak naprawdę naszym zadaniem teraz, żeby tych ludzi nie znających takich, wiesz, techno, troszkę ich tam kierować i powiedzieć, co to jest, jak to wygląda. Po prostu. Okej, no to super, to dziękujemy też, że tutaj nawet w tych mniejszych miastach jak gdyby też... Ja chętnie przyjeżdżam do takich miejsc, wiesz, naprawdę uwierz mi, że to jest to ja jestem tutaj, tak mówię, od 2 godzin, ale uważam, że to jest bardzo fajne miejsce i takie miejsca powinny być pielęgnowane przez publiczność, bo jeżeli nie będzie, to ono się zamknie po prostu, bo tak to wygląda niestety, no. Szkoda, bo fajnie by było, jakby coś takiego funkcjonowało, wiesz, w Słupsku, w Koszalinie z plasteliną genialną, której byłem wczoraj zresztą. I wiesz, w wielu fajnych miejscach, no i niech to się dzieje po prostu. Nie będzie wielkich festiwali, nie będzie wielkich, wiesz, boom z muzyką elektroniczną, bo Polacy są jacy są, ale są małe miejsca, w których... Ale małymi krokami można gdzieś tam wyedukować właśnie te osoby, no, się, i te świadomość. To zaczyna się właśnie tak działać, wiesz, że właśnie w tych małych klubach, takich na 200-300 osób, to po prostu ci ludzie są. No i dobrze, niech będą po prostu. Okej, dobra, to życzymy miłego wieczoru tobie i nam również też, tak? Jednego fana, jaki gatunek muzyczny w tej chwili grasz? Wiesz co, ja tak naprawdę 3 lata temu wróciłem z powrotem do techno i to co ja gram, to jest techno. Natomiast wiesz, oczywiście, wiesz, w tym jest i progresyw, i jest wiesz, czasami wokale, i pewnie jakieś hałsiki, i pewnie jakieś, wiesz, jeszcze eksperymenty różne i tak dalej. Ale był głównie progresyw. Tak, swego czasu i cały czas jest, tak. Ale ja to staram się mieszać tak naprawdę. No teraz ostatnio mam przez ostatnie lata zajawkę na techno, bo jakoś tak mnie wkręciło z powrotem i wróciłem do takich pierwszych korzeni, wiesz, jeszcze gdzieś tam za czasów, kiedy zaczynałem. No i to mnie teraz kręci.